Witam, moi kochani, wszystkie osoby, które wybrały magnes numer 4, czyli Kalele. Co tutaj macie? Podróż, o której sobie pomyśleliście, może nie dojść do skutku z tego powodu, że wy za dużo będziecie analizować. Sami jak gdyby będziecie swoim oponentem w tej decyzji, czy jechać, czy nie jechać. Jeżeli jest jakaś taka planowana podróż od dawna z waszej strony, no to nagle możecie sobie zacząć wynajdywać wszelkie możliwe kontrargumenty, żeby po prostu udowodnić sobie, że nie możecie jechać. A to, że na przykład mnie nie stać, a to, że się boję, bo coś tam, a to, że się zgubię, a to, że nie wiem, zostanę okradziony, okradziona i tak dalej. Sami sobie jak gdyby tutaj będziecie przeciwnikiem w tym. Będzie się toczył w was taki jakby konflikt wewnętrzny. Jechać, nie jechać, ta decyzja tak do samego końca będzie w was niepewna. Możliwe, że jeżeli ktoś z was będzie planował jakiś taki wyjazd wymagający załatwienia dokumentów, na przykład powiedzmy ktoś chce pojechać do Stanów Zjednoczonych i ubiega się o otrzymanie wizy, no to tu może wskazywać karta Król Mieczy na to, że jednak zostaniecie pokonani w walce z takimi bezdusznymi procedurami, że jednak te przepisy no, okażą się tutaj górą i że trzeba będzie to odłożyć w czasie. Może też tutaj jest taki lęk w was, jeżeli na przykład planujecie samotną podróż, taki lęk powiedzmy, jeżeli pierwszy raz wyjeżdżacie na przykład za granicę, że sobie nie poradzicie, że to jest takie, tutaj tak jak na tej karcie widać, że jak gdyby taki skok w przepaść, czyli coś, co stoi pod wielkim znakiem zapytania, nie wiecie czego się spodziewać, więc się boicie i z jednej strony to jest takie chciałabym, a boję się, czyli jechać byście pojechali, jakoś poszerzyć swoje horyzonty, coś zobaczyć, ale z drugiej strony, no takie troszeczkę wycofanie z tego powodu, że jest strach w człowieku, strach przed nieznanym. Więc jeżeli naprawdę Wam zależy, żeby pojechać w tę Waszą podróż marzeń, no to odłóżcie takie myślenie na bok, skupcie się na jakby plusach tej całej sytuacji, nad tym, co możecie zobaczyć, czego możecie doświadczyć, czego możecie się nauczyć, jaką kulturę możecie poznać i po prostu zdecydujcie się, nie bądźcie sami sobie przeciwnikami w tej walce, bo to nie o to chodzi, żeby się jakby samemu przekonywać, dlaczego nie jechać, tylko żeby po prostu zacząć spełniać swoje marzenia, żeby odważyć się spełniać swoje marzenia. Tego Wam, moi drodzy, życzę, aby tak właśnie było, abyście tą odwagę w sobie odnaleźli i życzę Wam cudownych, wspaniałych, pełnych wrażeń, emocji i pozytywnych doświadczeń podróży. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia, pa, pa.